Cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w 14 odcinku Domowej Orkiestry. Od razu prostuję. Losowanie naszych nagród, oczywiście wczorajszy konkurs w poniedziałek. Poniedziałek, czekajcie cierpliwie do poniedziałku i wtedy będziemy losowali nagrody. A także mam nadzieję, że przez weekend będzie dużo malowania, dużo rysowania. Nagradzamy wszystkie prace, które do nas przychodzą od młodych artystów. Chcemy, abyście dostali od nas sygnał, że tworzycie, że jesteście razem z nami. Nam się to szalenie podoba, a do was mkną piękne nasze nagrody. Właśnie wczoraj zrobiliśmy kolejną wysyłkę wszystkich nagród, także nieraz trzeba poczekać, bo to robimy raz w tygodniu, ale dawajcie znać, że otrzymaliście, że to wszystko przyszło, że jest to razem z wami. Moi drodzy, zacznę od moich wrażeń, kiedy oglądałem, można powiedzieć, jednym okiem, bo mieliśmy tutaj mnóstwo roboty, obrady naszego parlamentu. Wszyscy parlamentarzyści otrzymali rękawiczki, otrzymali maseczki i wstrząsającym było dla mnie, że część w ogóle zbagatelizowała to w 100%, a więc nie użyła tego, nie miała tych rękawiczek na rękach, nie miała maseczek na twarzy, a przecież tam przybywało kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt w sumie osób. Jest to coś nieprawdopodobnego, że ta dyscyplina właśnie powinna stamtąd płynąć jako ta pierwszorzędna, ta absolutnie numer jeden. To właśnie ci ludzie powinni nam, obywatelom, pokazywać, że być może jest to niekomfortowe, muszą ileś godzin siedzieć, słuchać, prowadzić obrady, ale właśnie powinni mieć maseczkę. Pani przewodnicząca parlamentu, pani marszałek, tym bardziej powinna taką maseczkę mieć na twarzy. Mam uczucie, że ktoś patrzy w lustro i mówi, czy mi to pasuje, czy mi to nie pasuje. To jest wymóg. To jest wymóg, kiedy jesteśmy w takim miejscu publicznym, jakim jest Parlament Polski Rzeczypospolitej, kiedy jest na sali, są ludzie, są też inni ludzie, to powinien być to wymóg pierwszorzędny. Jestem wstrząśnięty, że widziałem takie zdjęcia. Moi drodzy, ale wracamy do tego, co my robimy. Ja przypominam, że cały czas opracowujemy logistykę pierwszego dużego transportu z Chin na początku kwietnia. Dogadujemy wszystkie szczegóły. Mamy już proponowane lotniska 2, gdzie ten samolot, skąd może ten samolot wystartować, a teraz pilnujemy bardzo całej logistyki, aby zamówione kombinezony, te pakiety ochrony osobistej, ochrony biologicznej, ale także maseczki, które dodatkowo teraz zamawiamy, to są TKN-95, aby także jak najwięcej można było ich zabrać na pokład samolotu, nie tylko będą tam rzeczy kupione przez orkiestrę, a także kupione dzięki funduszowi interwencyjnemu. Wchodźcie na nasze strony, tam się cieszymy i dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają nasz fundusz interwencyjny. Tu już nawet nie chodzi o pieniądze, bardziej chodzi o to, aby móc to wszystko przetransportować bezpiecznie do Polski. Wczoraj mówiliśmy o tym, Aneta mówiła, nie Aneta, to strażak mówił, Aneta mówiła o zakupach i o darowiznach, które przekazujemy do szpitali, ale strażak mówił o tym, że sztaby na świecie, to jest sztab holenderski, współpracują z nami w akcji Pomagamy WOSP.RG.pl. To jest plakacik, który w języku polskim w sklepie polskim został wywieszony, który mówi o tym, że także nasi ludzie, którzy organizują Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, są gotowi, aby pomagać, aby razem wszystko tworzyć. Teraz prośba od strażackiego, jeżeli jesteś w naszej akcji Pomagamy WOSP.RG.pl, pokojowy patrol, moi drodzy, miejcie na sobie koszulki pokojowego patrolu, abyście byli widoczni, rozwożąc, pomagając ludziom. Pamiętajcie, że chcemy o was mówić, chcemy się bardzo cieszyć i dziękować, i też, żeby ludzie wiedzieli, że w ten sposób szkolimy ludzi od wielu, wielu lat, nie tylko jako służba informacyjna na najpiękniejszy festiwal świata, ale także jest to pewna filozofia was, która siedzi, jest już zakotwiczona filozofia mówiąca o pomaganiu i o tym, że jesteście gotowi na każde takie wyzwanie, nie tylko to, kiedy jest festiwal. Dziękujemy wam bardzo za super robotę, noście nasze polary, noście koszulki, jeżeli z jakiegoś powodu tego nie macie, dawajcie znać do strażackiego i on będzie to wszystko organizował. Pamiętajcie, że możemy też także wam wysłać maseczki, jeżeli będzie taka potrzeba. Po prostu czuwamy nad tym wszystkim, ale wielkie, ogromne dzięki, że jesteście razem z nami. A więc jak widzicie, dzieje się bardzo dużo. Dzisiaj także ważna informacja, ale to w trakcie programu, do dyspozytorów Stacji Pogotowia Ratunkowego, bo dzisiaj o nich też będziemy mówili, ale zaczynamy. Hej i Teksański 2017 rok. Niesamowity koncert. Po tym koncercie
Kasia Nosowska pożegnała się już z grupą Hej. Mam nadzieję, że tylko na trochę, ale myślę, że za moment będziemy Was prosili, abyśmy wszyscy stworzyli pewnego rodzaju ciśnienie. Ciśnienie do i Kasi, do zespołu, a głównie do managementu zespołu Hej, z którym się dosyć trudno zawsze rozmawiało, żeby jednak poprosić ich, aby wyrazili zgodę, aby ten koncert wydać, aby ten koncert, który teraz jest nam tak bardzo potrzebny, to był jeden z najpiękniejszych koncertów w karierze Heja na naszym festiwalu. Arachia to jest przecież utwór jak hymn, to jest po prostu jak hymn, który został wykonany w sposób po prostu fantastyczny. To było dzieło sztuki. Chcielibyśmy, żeby cały koncert, żebyśmy mieli zgodę, aby go wydać, żeby zespół Hej w ten sposób został w Waszej pamięci dodatkowo. Witam Was serdecznie w sobotę, moi drodzy, Teksański i Kasia Nosowska oraz zespół Hej 2017 rok. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdyby chociaż muza zjawiła się, mogłabym ją zabić, a później dopisać. W moich słowach słomaczaj się, nie znaczą mi. Szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz się. A ja dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie sygnały od Was. Bardzo proszę, piszcie, piszcie, my skrupulatnie to czytamy i dzielimy się tymi Waszymi myślami. Pięknie napisał Metaloczy Siurku. Chciałem się pochwalić, jak spędzam czas z synem w czasie wolnym od szkoły i od pracy. Otóż syn Kasper, lat 8, codziennie wybiera sobie jeden koncert z mojej, nie chwaląc się, dość pokaźnej kolekcji i sobie oglądamy. Dziś akurat syn wybrał wspaniały koncert Wilku. Wspaniały koncert, istotnie. Wspaniały dlatego, że zagrali głównie wtedy z pierwszych dwóch płyt, a jest to według mnie najlepszy okres ich twórczości. Tak sobie myślę, że już też może czas na Irę, która zagrałaby swoje songi z pierwszych płyt. Podskryptum, bardzo fajny pomysł z tą domową orkiestrą, brakowało mi tego programu w stylu kręciowy, co kiedyś robiłeś dla TVP2, także brawa i dzięki za to, że oglądamy te programy we trójkę, ja, żona i syn, bo koncerty z płyt to już tylko męska sprawa, bo żona wtedy jakieś seriale
jedzie. No, jedzie. Ogląda, mój drogi. Witeczka, wczorajszy koncert WW Czadzik. Byłem na scenie na zakończenie. Fajnie się zobaczyć. Kurczę, miałem takie pióra. 220 V, robicie za robotę. Zdrowia dla wszystkich. Jazda. Pozdrawiamy jazdę, który chyba jest teraz w Holandii. Mateusz napisał. Jurek, proszę, dodaj koncert Heja z 2004 roku. Proszę. A ja dzisiaj się przywitałem Hejem z 2017 roku. Falcon 1985. Jurek, jest, czy mogę prosić o koncert Sabaton? Wpisujemy na naszą listę. Hoshi Oto, świetna robota, dziękuję bardzo. Agata, na Die Totenhosen z pewnością przybędę, świetny zespół. Michał pisze, 2004, Dżem, Wehikuł Czasu, szukam swojej mordy gdzieś w publiczności, ale ciężko. Pakulski Paweł, nie, Paku, po prostu, dzięki za Blenders. Fizyk 83, fajna sprawa z tymi starymi koncertami, Kręcioła, ja czekam na koncert Esi Drinker z roku 2001. Pozdrawiam. Mateusz, dajcie cały koncert Wilków 2017. Proszę. Dorian pisze, Dżem, najlepsza kapela w Polsce. Co roku staram się na minimum 10 ich koncertach. Zdarzyło się jechać nawet 200-300 km, ale nigdy nie wróciłem zawiedziony. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zagrają na Woodstocku. Kocham kozy. Super, Jurek. Świetny program. Mój żaglówek, żaglówka, zagłówek, koszulka, torba i kolorowanka właśnie przyszły. Dziękuję. Moi drodzy, wysłamy do was wszystkie te paki. One idą w takich setach, raz w tygodniu się spotykamy i wysyłamy wam wszystko. Chcemy, abyście się cieszyli, potwierdzacie, że nagrody doszły, róbcie foty także dzieciaków z tymi nagrodami, które im wysyłamy za dzieła sztuki, bo to po prostu robi mnóstwo radości. Moi drodzy, a ja zapowiadam konkurs, uwaga, konkurs, czyli 5 fragmentów muzycznych, a potem 5 spostrzegawczości. Wszystko razem odpowiadacie, a ja później losuję nagrody. Uwaga, najpierw muzyka, start! Po twarzy twarzą w twarz, z drogiem stan, bo nie ma nic, a nie ma już nic, czego tak bardzo powinieneś się bać. Tańcz, jakbyś tańczysz miał ostatni raz. I was feeling on your life, peering through the hole and scared. Jedźmy, nikt nie woła. Kilometr za kilometrem przytulam szybę do czoła. A teraz, moi drodzy, spostrzegawczość, niby dwa te same zdjęcia, ale wy musicie znaleźć różnicę. Start! A my prosimy o kliknięcie, czyli bądź razem z nami. Uwaga, zapraszam was na przejażdżkę. Od wielu lat UPS proponuje nam licytację pobytu na którymś z bardzo znanych torów wyścigowych, gdzie szusują m.in. Ferrari. Tym razem popędzimy do Mugello, tor Mugello. Tam zwycięzca tej licytacji miał okazję nie tylko obejrzeć tor, ale zasiąść w Ferrari, przejechać się, a my z wielką radością mogliśmy to pokazać, bo licytując wspierałeś Wielką Orkiestrę Świątecznej
medycznej pomocy. Pędzimy do Mugello, pędzimy na bardzo znany tor i bardzo szybkie pojazdy Ferrari. Nazywam się Sebastian Czubała i jestem na torze Mugello we Włoszech podczas wyścigów Ferrari Challenge. Znalazłem się w tym miejscu dzięki temu, iż wylicytowałem na aukcji ufundowanej przez firmę UPS na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mój pobyt w tym miejscu. Wybrałem tą aukcję dlatego, iż jest to połączenie bardzo pozytywnych emocji dla mnie i dla każdej osoby, która jest miłośnikiem motoryzacji. Pozytywne emocje, które przede wszystkim mną kierowały, to emocje związane ze wsparciem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które byłem w stanie połączyć z emocjami związanymi z byciem pasjonatem motoryzacji oraz marki Ferrari. Przeżycia na pewno mogą być atrakcją dla każdego miłośnika motoryzacji, a w szczególności miłośnika marki Ferrari, a tym bardziej właścicieli marki Ferrari, którzy niewątpliwie są w stanie swoim działaniem bardzo mocno wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I moi drodzy, konkurs rysunkowy, czyli dla młodych artystów, nie tylko. Pomyślałem sobie dzisiaj, że być może będzie to praca zbiorowa. Rodzice narysują, a dzieci pokolorują, albo dzieci narysują, rodzice pokolorują, bo dzisiaj troszeczkę podnosimy poprzeczkę wyżej. To, co trzymam w ręku, trzeba narysować. To jest właśnie to. Saksofon, moi drodzy, ma mnóstwo szczegółów, ale głównie chodzi o to, żeby złapać ten jego agrafkowy, troszeczkę zawijany kształt. To, co się tutaj dzieje w masie przycisków, to taka ozdóbka, która rysunkowo może wyjść bardzo pięknie. Ale chodzi o ten zjawiskowe
zagięcia we wszystkie strony i tą tubę tutaj z tej strony, bo jest ona niezwykle ważna. Saksofon. Rysujemy saksofon. Czekamy na wasze rysunki, moi drodzy, a ja ściskam, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, miejcie zabezpieczenie, kiedy wychodzicie z domu, kiedy musicie iść na zakupy. Rękawiczki na rękę, ale także opaski na maseczka na usta. Pozdrawiamy. Życzymy świetnego rysowania. Macie trochę czasu. W poniedziałek pokazujemy gotowe dzieła sztuki. Moi drodzy, ja trzymam w ręku procedury postępowania dla dyspozytorów medycznych. Wydaliśmy takie procedury już wiele lat temu, a to wskutek naszej interwencji, kiedy między innymi świąteczna pomoc nie zdołała dojechać do pacjenta. Po prostu absolutnie zła organizacja i to było powodem później bardzo głośnego wypadku. Pacjent nie mógł doczekać się na udzielenie mu pomocy. Wtedy podjęliśmy wyzwanie, aby stworzyć takie procedury, aby opracować takie procedury profesjonalnie, aby zgłosić się do Ministerstwa Zdrowia, aby specjalnym rozporządzeniem prowadzić obowiązkowo funkcjonowanie takich właśnie procedur. Zrobiliśmy to z fachowcami, wyprodukowaliśmy to i kilka lat temu chcieliśmy to zaproponować wszystkim dyspozytorom pogotowia ratunkowego. Środowisko dosyć opornie to przyjmowało, momentami wręcz nawet z dużą niechęcią. Tylko 1/3 stacji tych dyspozytorni centralnych przyjęła te nasze procedury. Nie ja je pisałem, pisali je fachowcy. Nie wiem, co zaistniało w środowisku, że tak bardzo nie chciano z tego skorzystać. Jest to wydane przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zrobione jest to zawodowo. Jest to tak zrobione, aby można tutaj wczepiać kolejne nowe procedury z różnymi wypadkami, przypadkami, które jakby aktualizują postępowanie dyspozytora pogotowia ratunkowego. Dzisiaj zapraszamy was do Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Poznaniu. To właśnie na przykładzie pracy tych ludzi, którzy pracują w sposób nieprawdopodobnie dzisiaj pod nieprawdopodobnym ryzykiem. Pracują dzień i noc. Jak bardzo pomaga im to wszystko, co pracę czyni bardziej komfortową, lepszą. Te procedury właśnie mają taki cel. Mamy je po dzień dzisiejszy. Tak jak mówię, 1/3 tylko stacji tych centrów korzysta. Część nawet wręcz powiedziała, że nigdy tego nie weźmie do ręki. Wasza sprawa. Generalnie my je mamy, dzielimy się, jeżeli tylko do nas napiszecie do fundacji, podzielimy się tymi procedurami, dajemy je za darmo. Wiele lat temu nawet proponowaliśmy szkolenia za darmo, ale już teraz nie będę wracał do czasu przeszłego. Dzisiaj spróbujmy także zaproponować, że mamy takie procedury. Zobaczcie, jak one faktycznie pracują. Zapraszam na ten krótki reportaż. Centrum Powiadomienia Ratunkowego to jest punkt, w którym obsługiwane są zgłoszenia na numer alarmowy 112. Takich centrum w całej Polsce jest 17. W przypadku zdarzeń medycznych ma obowiązek przekierowania połączenia do dyspozytora medycznego. Ratownictwo medyczne, dyspozytor 204. Ratownictwo medyczne, Poznań, słucham. Praca dyspozytora medycznego w dużym skrócie polega na tym, żeby przyjąć zgłoszenie, wezwanie do stanu zagrożenia życia i zadysponować odpowiedni zespół ratownictwa medycznego. W 2013 roku po śmierci Dominiki Jurek wraz z Lidią postanowili napisać list otwarty, w którym poruszą problem dyspozytorów i tego, w jaki sposób są dysponowane karetki pogotowia. W związku z tym zostały przez Fundację razem z wydawnictwem Medycyna Praktyczna napisane procedury. Procedury medyczne są bardzo pomocne dla dyspozytora medycznego. Dyspozytor medyczny posiłkuje się przy przyjmowaniu wizyt. Zaburzenia oddychania. Jak się nazywa? Dyspozytor, przyjmując zgłoszenie, musi wypytać o parę rzeczy. Czy żona jest przytomna w tej chwili? Ta mowa jest taka bełkotliwa, niewyraźna. Ma otwarte oczy, reaguje. Jak pan z nią rozmawiał, to była przytomna, tak? Takim punktem krytycznym i priorytetowym jest miejsce zdarzenia. Gdzie ona się znajduje, pod jakim adresem? Możemy nie widzieć, co się stało, ale będziemy wiedzieli, gdzie się stało. Zespół przyjedzie na miejsce, oceni stan zdrowia i zadecydujemy dopiero wtedy do jakiego szpitala, tak? Proszę bardzo, do widzenia. Na karcie wyjazdowej jest wpisane adres, miejsce zdarzenia, osoba poszkodowana i co się dzieje. Czyli tak zwany zebrany wywiad przez dyspozytora. My otrzymujemy taką notkę plus też SMS-a.
Procedury stworzone przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są procedurami jasnymi, łatwymi do, jakby to powiedzieć, ogarnięcia w warunkach stresu. Czy to jest konkurs dla dzieci? Spróbujmy narysować saksofon. Macie na to naprawdę troszeczkę czasu, moi drodzy, a ja dziękuję za tubem, czyli Janek tak narysował tubem, Jaśmina z megafonem. No już nie wiem, kto jest narysowany, pies, Jaśmina czy megafon. Kinga i Błażej, megafon i Łódka, Lea, budzik. Mam jeszcze budzik. Wchodźcie na nasze strony archiwalne, będziecie widzieli, co wam najlepiej narysować. Ignacy po raz kolejny jest z nami, czyli tym razem megafon. Zosia tak narysowała gitarę, a Emilka zabrała się za megafon. Kolorowy, tak jak był autentyczny, z przyciskiem, no naprawdę, jak u Adama Słodowego, moi drodzy. I córka Kasi, megafon, dziękujemy za megafon. I Paweł, także megafon. Liczę na to, że w poniedziałek będę mógł pokazywać wam saksofony. Subskrybuj, pamiętaj, liczymy na to bardzo mocno, a dzisiaj koncertowo. Warło w wielu prośbach, także przewijał się ten zespół. Rok 1997, a więc absolutny początek naszego najpiękniejszego festiwalu świata. I wtedy jeszcze trochę inni, bardziej jeszcze punkowi, bardziej zbuntowani. Farbenlehre, 1997 rok. A wyszukajcie siebie, ponieważ my od samego początku, rejestrując te koncerty, to zawsze była taka moja prośba do naszej ekipy. I filmujcie ludzi, bo pamiętacie, to będą najpiękniejsze dokumenty. Tyle lat minęło, 97 roku, ponad dwie dekady. Szukajcie siebie, a ktoś siebie znajdzie, klatka stop i pokażcie siebie teraz i wtedy. Oj, będą porównania niezłe. Farbenlehre, 1997 rok. Na dobry, dzień dobry, zagramy utwór kapeli Nirvana. What is wrong with me? What is wrong with you?
Tam pojawia się taki fragment "Speak the truth". Mów prawdę, to bardzo ważne. Farmen Lere. Nie jestem nikim, playboyem, półbogiem, królem w koronie. Nie jestem żadnym szulerem, ani innym wyrafinowanym gnojem. Nie! Nie jestem nowym Führerem, ostrzem propagandowej bzdury. Nie jestem marzeń spełnieniem, żadnym kariery mega góry. Niepokorny, zły, brak nieba nie sięgnę. Takim jak chcesz, nigdy nie będę. Niepokorny, zły, brak nieba nie sięgnę. Takim jak chcesz. Więc wybrałem garaż. Szkoła, dom, potem garaż, ciężka zima, trudna sprawa. Patrzę do tej strony, domy, ciepła czapka i zimowe buty. Wszystko to jeden fajans, więc wybrałem garaż. Wszystko to jeden fajans, więc wybrałem. Moją dewizą są problemy, całość to co święty spokój, nie wiem. Ciągle żyję z dnia na dzień, wierzę w sobie i zostawię siebie. Wszystko to jeden fajans, więc wybrałem garaż. Wszystko to jeden fajans, więc wybrałem. Więc wybrałem garaż. Tak sobie czasami siedzę i myślę o mnie i o tobie. Prawie wcale cię nie znam, a jednak coś ci powiem. Wojna nie żyje! Siedzę i myślę o mnie i o tobie. Prawie wcale cię nie znam, a jednak coś ci powiem.
Już nie ma gdzie się schować. Wszędzie wojna, na kłamstwo wolno, na hasło wojna, na kije kamienie wojna. To pożywienie, to nasze pożywienie. Siedzę i myślę o mnie i o tobie. Byłoby miło, gdybyś nie był moim wrogiem. Zaraz za podłości, zatruwa nasze głowy. Już nie ma gdzie uciekać, już nie ma gdzie się schować. Wszędzie wojna, na kłamstwa walka, na hasło wojna, na kije kamienie wojna. To pożywienie. Gościnnie zagra w tej piosence z nami Magda. Brawo dla Magdy, myślę. Nowy dzień, dobrze?
Okna przez okno roztapiają się myśli. Płyną słowa zaciśniętych ust. Wydobywa się krzyk tłumiony i głuchy. Ciągle chcę żyć. Tak bardzo bym chciał zniszczyć tę ścianę, która dzieli nas przez życie całe. Tak bardzo bym chciał zniszczyć tę ścianę, która dzieli nas przez życie całe. Zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę zobaczyć nowy dzień. A może warto się zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę zobaczyć nowy dzień. Dzieli nas przez życie całe. Tak bardzo bym chciał zniszczyć tę ścianę, która dzieli nas przez życie całe. Zanim odejdę, nie wiem dokąd i po co. Zanim ucieknę w najodleglejszy kąt. Zanim zrozumiem, że nie warto być sobą. Zanim zrozumiem, że życie to błąd. Zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę zobaczyć nowy dzień. A może warto chcieć zobaczyć nowy dzień. Nie wiem, czy tego chcę zobaczyć nowy dzień. Teraz będzie piosenka dla wszystkich punkrockowców, dla całej załogi Płocka, dla zespołu Strike, dla Franka, dla Bzyka, dla Dasia, dla wszystkich innych. Somebody, somebody put something in my drink, somebody. Somebody put something in my drink. Somebody put something in my drink. Somebody put something in my drink. Somebody put something in my drink.
zostawili i myślą, że nas nie ma. I myślą, że się zabijemy. I myślą, że odejdziemy. Yeah! Zawsze i wszędzie to ich marzenia. Strzeżcie się małych dyktatorów. Powiem wam tylko tyle. Wielki, a wtedy ja będę wielki.
Słuchajcie, fajnie, że tutaj tak razem jesteśmy. Najważniejsze to, żeby w tym całym życiu nie dać się podzielić jak wielogatunkowe bydło. Akcja Segregacja! Granica potęguje różnice, uruchamia system ograniczeń. Człowiek ulega sztucznym podziałom, wbrew naturze ideałom. Granica potęguje różnice, granica ograniczone życie. Wejść ponad podział to wielka sztuka. Człowiek zawsze różnic szuka. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja, nietolerancja. Nauczmy się przyjmować dobre rzeczy, a nie złe. Granica potęguje różnice, uruchamia system ograniczeń. Człowiek ulega sztucznym podziałom, wbrew naturze ideałom. Granica potęguje różnice, a granica odrani ciągle życie. Wyjść ponad podział, to wielka sztuka. Człowiek zawsze różnic szuka. Akcja, segregacja, nietolerancja, niedemokracja. Akcja, segregacja, nietolerancja. Trudno się nie dzielić, jeżeli czasem ludzie to gnoje. Dbają tylko o swoje, nie pomogą nikomu, a trzeba pomóc. Zawijają wzrokiem pełnym zawiści, uważają, że są czyści. Egoiści.
Ostatnią piosenkę dzisiaj chcieliśmy zadedykować wszystkim dziewczętom i bawcie się dobrze. No cześć! Dziewuszka moja, hej, oh, hej, dumnaja, ryska dziewuszka moja, hej, hej, dumnaja, ryska dziewuszka moja, hej, hej, dumnaja, ryska dziewuszka moja. Hej! Hej! Dziewuszka moja, hej, hej, Dunaja, ryska, ryska, hej, hej, Dunaja, ryska, dziewuszka moja, hej, hej, Dunaja, ryska, hej, hej, Dunaja, ryska, dziewuszka moja, hej, hej, Dunaja, ryska, dziewuszka moja, hej, hej, Dunaja, ryska, dziewuszka moja, hej, hej, Dunaja, ryska, dziewuszka moja. Dziewuszka moja. Chciałem się świat, dużo gaz, plasty z gotówki, kieszy z próbówki, stoczę serca, przeszedłem ręka, problem rasowy, strach głodowy. Leżysz w łóżku z gając, ostatnimi większościami. Leżysz w łóżku z gając informacjami. Zdjęcia się w akcji, gaszenie metanolu. Śmierć owe listy, Bejrut płonie. Złota tarka, rynkowa gospodarka. Kongres naftowy. Leżysz w łóżku z gając, ostatnimi większościami. Leżysz w łóżku z gając informacjami. Praca, praca, praca. Hej! Leżysz w łóżku z gając, tymi wnętrzościami. Leżysz w łóżku z gając informacjami. Praca, praca, praca. Chemiczny świat, duszący gaz, plastikowe kubki, dzieci w probówki. Leżysz w łóżku z gając, tymi wnętrzościami. Leżysz w łóżku z gając informacjami. We'll be right back.
przyszłość rządzi przeszłością. Kto kontroluje przeszłość rządzi przyszłością. Wiedza buduje, buduje niepokój. Wiedza buduje, buduje niepokój. Rządzi przeszłością. Kto kontroluje przeszłość rządzi przyszłością. Wiedza buduje, buduje niepokój. Wiedza buduje, buduje niepokój. Wiedza
zatykają usta, kastrują głowy. Wyzerowują resztki mózgu, weźmy pusty, ale zdrowy. Oto ziemia obiecana i początek nowej drogi. Wyzerowują mózgi, weźmy pusty i gotowy. A ja mam w dupie, czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, mam w dupie. Twoje myśle, twoje mówię, mam w dupie. Czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, mam w dupie. Twoje myśle, twoje mówię, mam w dupie. Czy ktoś mnie lubi, czy nie lubi, mam w dupie. Twoje myśle, twoje mówię, mam w dupie. Ktoś mnie lubi, czy nie lubi, mam w dupie. Twoje myśle, twoje mówię. Jeśli dobrze nam życzycie, to dziękuję bardzo. A my, moi drodzy, żegnamy się z wami dzisiaj w sobotnim programie, w naszym 14 odcinku. Zapraszamy was na niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Tym razem wybrałem wam przygodę, która miała miejsce w Australii. Zięba to dokładnie opisał, a przygoda jest związana z tak zwaną kostką australijską. Zjawisko niezwykłe, ale bywa, że nagle może nas zaskoczyć. Jak wyjść z opresji? O tym wszystkim w odcinku Kostka Australijska. Żegnam się z wami, kliknijcie, przysyłajcie nam swoje maile, rozmawiajcie z nami, a my wam życzymy, aby ta sobota weekendowa, jutro niedziela, była super domówką. Trzymajcie się, cześć, siema. Mamy telefon na nasze latające kromki chleba. Panowie eksperci, czy w jednej sekundzie człowiek może znaleźć się na dnie morza? Brindudu, północne terytorium Australii. 6:17 rano. William Wu, mieszkaniec Sydney, Australijczyk. W jednej sekundzie znalazł się w poważnych tarapatach. Niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Łączymy się z redaktorem Ziębą, który jest na miejscu. Brindydu. Tu Zięba. Witam was i mówię do was z północnego terytorium Australii. Dotarłem tu z niemałym trudem. Lotnisko w Hamilton przestało przyjmować ciekawskich z całego świata. Wszyscy chcą poznać miejsce tragedii oraz samego Williama Wu, którego spotkała ta niesamowita przygoda. Kiedy z nim rozmawiałem, William Wu powiedział mi, że jedzie do Brindudu. Sam jest mieszkańcem Sydney, Australijczyk. Kiedy dojeżdżał do Brindudu, jego samochód wjeżdża do niewielkiej dolinki. Nagle na przedniej szybie widać małą stróżkę wody, co bardzo zdziwiło Williama Wu, bo tutaj deszcze padają niezmiernie rzadko, raz na 10-12 lat. Później wypadki potoczyły się gwałtownie. William Wu podejmuje decyzję. W ostatniej chwili z tylniego siedzenia zabiera dokumenty, które są w teczce. Dobra robota redaktora Zięba, ale redaktor Zięba jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś niezwykłego. Właśnie takie niezwykłe sytuacje, sytuacje, które są trudne do logicznego objaśnienia, które się wydają niezrozumiałe i wręcz nieprawdopodobne. Co to było? Z tym pytaniem zwracam się do naszych ekspertów. Panowie, czas nie jest z gumy, więc proszę szybko określić, co to było? Ekspert Marczewski. Był to bardzo dobrze znany efekt australijskiego akwarium. To znaczy, że nikomu niepotrzebna woda krąży. Co jakiś czas skupiając się w kostki, które spadają potem do morza. No, ta akurat spadła na Williama i to był jego pech. To był jego pech. Trzeba pamiętać, że w takim przypadku potrzebny jest szczelny samochód, ewentualnie szczelny dom. Tak, nieznane są przypadki, aby kostka australijska spadła komuś na dom. Nie chodzi o to, gdzie spadnie, tylko o to, jak ocalić życie. No ale przecież nie wyobraża pan sobie sytuacji, że teraz wszyscy w Australii nagle będą uszczelniali domy. Ale nie to miałem na myśli. No to może zapytamy naszego kolegę o zdanie. Była niebezpieczna woda. W zimie z woda mamy loda.
No tak, to tyle nasi eksperci. Kostka australijska, tak zwane zjawisko akwarium australijskiego. To nieważne. Najważniejsze jest to, że człowiek znalazł się w poważnych tarapatach w ciągu jednej sekundy. Ogromna ilość wody spadła na niego i na jego samochód. Łączymy się z redaktorem Ziębą, który jest na miejscu. Brindudu, północne terytorium Australii. William Wu, doświadczony żeglarz i pływak, księgarz z zawodu, poczuł, że znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W ciągu jednej sekundy podejmuje decyzję, aby ratować swoje życie. Porywa teczkę z dokumentami z tylnego siedzenia, otwiera drzwi, mocuje się z ogromną ilością wody, wychodzi, a bardziej wypływa i płynie do góry. Pamięta jeszcze tylko, że wody było bardzo, bardzo dużo. Williama W. wyczerpanego znaleziono 5 metrów od swojego samochodu. Wokoło nie było ani kropli wody, wszystko było suche. Australijczycy zadają sobie pytanie, co by było, gdyby Australijka kostka spadła na gęsto zaludnione tereny Australii. No właśnie, co by się stało? Co by się stało? Czy XXI wiek, triumf człowieka, triumf jego inteligencji, triumf nauki może przeciwdziałać takim zjawiskom? Z tym pytaniem zwracam się do naszej grupy ekspertów. Panowie, czas nie jest gumy, proszę o szybki komentarz. No więc panowie, czy uważacie, że Australia jest gęsto zaludniona? Australia nie jest gęsto zaludniona. No. A co szanowny kolega na ten temat? Australia nie jest gęsto zaludniona, nikt nikomu nie wpada w ramiona. A proszę pana, to nie o to chodzi, kompletnie nie o to chodzi. Tak? Tak, ja uważam, że najważniejsza jest szczelność samochodu. Ja przyjrzałbym się temu problemowi nieco głębiej. A ja bym z tą szczelnością to nie przesadzał, bo najważniejsza to jest nauka pływania. Na przykład taka żabka polega na nogach. Nogi zabierają wodę i wypychają tę wodę na zewnątrz. No dobrze, natomiast w tym samym momencie ręce wyciągają do przodu i zahaczają całą wodę na zewnątrz. Zahaczają. I do tego dołączymy nogi i nogi z razem z rękoma dają nam. No skoro pan tak uważa, no to żabki. Dobrze. Ja jednak twierdzę, że szczelność samochodu jest najważniejsza. Właśnie ta umiejętność pływania. Być może uratowała Williamowi W. życie, ale także niebagatelną rolę odegrał szczelny samochód. No, panowie eksperci, czas nie jest z gumy. Skomentujcie to. No dokładnie, w związku z czym no, szczelny samochód jest bezpiecznym samochodem, prawda? Nie kapie, ale ja bym nie przecieka. Z tą szczelnością to bym ja nie przesadzał. No ponieważ... nie, a może szanowny kolega wypowie się na ten temat. Taka szczelność to bezczelność. Aha. Niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Oglądacie nasz program, słuchacie naszych ekspertów, łączymy się z redaktorem Ziębą. Ale moi drodzy, to już za chwilę, już za chwilę. William W. sam we własnej osobie na tej scenie będzie stał i opowie o swojej tragedii, którą przeżył w Brindudu, północnym terytorium Australii. Oglądacie niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. William W. za moment razem z nami. A oto przed nami sam William W. w naszym programie. Na żywo witamy serdecznie. Jest pan bohaterem. Jest pan cały mokry. A tak, moczę się przed każdym wejściem na antenę, żeby ludzie mogli zrozumieć lepiej to, o czym mam do nich do powiedzenia. Poza tym na długo dłużej pamiętają moje słowa. Pamiętajcie, uczcie się pływać. Tylko dzięki nauce pływania z kostki australijskiej wyjdziecie cało. Uczcie się pływać. Czy był pan tak ubrany podczas tego feralnego, gorącego dnia, kiedy spadła na pana australijska kostka? A nie, nie, byłem ubrany całkiem inaczej. A jak był pan ubrany? No, miałem na sobie dużą, dużą marynarkę, ale w tamtym ubraniu ludzie nie wierzą mi, że mogłem wypłynąć na powierzchnię. Panie Williamie, ten program mówi o zjawiskach, o sytuacjach, które po prostu ludzie wierzą. Proszę przyjść tak ubranym, jak pan był wtedy w samochodzie, kiedy na pana spadła kostka australijska. Dobrze, tylko proszę dać mi chwilkę czasu. Przepraszam, czy znajdzie się tu trochę wody do polania? Znajdzie się żona woda, czas nie jest z gumy, jest jego niedużo. Dlaczego William W. nie chce pokazać, jak był ubrany tego feralnego dnia, kiedy na niego spadła kostka australijska? Oglądacie niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami. Za moment dowiecie się wszystkiego. Oglądajcie nas do końca. A tymczasem ja pytam się naszych ekspertów.
jak najlepiej nauczyć się pływać? Pan Marczewski. Myślę, że najlepszym sposobem jest sposób na tak zwaną bombę. Co pan za bzdurę opowiada? Najlepiej jest zrobić kartę pływać. Proszę pana, jeżeli nie pokonamy strachu i nie skoordynujemy ruchów, wówczas nie wyciągniemy z dna najpotrzebniejszych przedmiotów. Poza tym, jeżeli będziemy mieli strach przed dziewiątą, najwyższą falą, wówczas karta pływacka jest nam do niczego nieprzydatna. Myślę, że metoda na bombę jest dość agresywną metodą, ale bardzo skuteczną. Zresztą mogę to pokazać. Nie, panie Marczewski, czas nie jest guma, ten program trwa tylko 10 minut. A co sądzi na ten temat pan redaktor Pickwick? Pływacka karta jest przez wiatr rozdarta. No proszę. No proszę, tak? A tymczasem my, już za moment, tutaj, witamy Williama W z Australii. Oglądacie niewiarygodne przygody z bezpiecznymi wakacjami, a u nas ponownie na żywo William W z Australii, na którego spadła kostka australijska. W tej marynarce pan był. Tak, właśnie w tej marynarce zawsze jeżdżę robić pomiary. Okropnie się z pana leje. Bardzo serdecznie chciałem podziękować, że zaprosił mnie pan do swojego programu. Pan stoi w miejscu, ale chciałem również podziękować jeszcze naszym szanownym ekspertom, że zaprosili mnie do pana programu. No co pan robi? Co tu się wyprawia? Ekspertom później pan podziękuje, pan stoi w miejscu. Jak to się wszystko wydarzyło? Proszę teraz nam wszystkim o tym opowiedzieć. No otóż jechałem do Brindudu, żeby zrobić pomiary. W samochodzie było chłodno, ponieważ miałem air condition włączone na całą parę. Jednak na dworze było aż 50 stopni. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem panu podziękować. Niech pan stoi, niech pan opowiada. Więc tak, już na 8 mil przed Brindudu, jak sobie pomyślałem, że będę musiał wysiąść z samochodu, przejść przez parking, odbić kartę, wziąć tyczkę mierniczą, wrócić do samochodu przez parking i spróbować to zapakować, kiedy to się akurat wszystko tam nie mieści, usiąść na gorącym fotelu, włączyć air condition i poczuć gorącą falę powietrza, zanim się to wszystko schłodzi, to na samą myśl o tym wyć mi się chciało, wyć mi się chciało. I był pan? Na 7 mil przed Brindudu już byłem. Byłem z nienawiści do tego swojego cholernego, mierniczego, australijskiego życia. Co było dalej? A tu nagle stróżka wody, aż mnie wmurowało. Myślę sobie, skąd ta cholerna stróżka się wzięła. Aż po chwili nie jedna stróżka, tylko po całej szybie płynie woda. Czy wyobrażacie sobie, że nie wiedziałem, jak się włącza wycieraczki? Wycieraczki chodzą i ściągają wodę na boki. Nagle wszystko ustało i wycieraczki nie miały co zbierać. A tu nagle, jak niewalnie, cała Niagara, rzeki, tony wody, myślę sobie, to już teraz po mnie. Ostatkiem sił wypłynąłem na powierzchnię i poczułem tylko walnięcie o glebę. A kiedy się obudziłem, stał nade mną ten padalec zięba i pytał, czy nie zwariowałem, że leżę bez czapki w takim dużym słońcu. To straszne, co pan opowiada. Niech pan powie, panie Williamie, co pan teraz robi? A teraz jeżdżę po świecie i ostrzegam ludzi przed różnymi zjawiskami, żeby byli czujni i zawsze uważali, bo nie wiadomo, kiedy kowadło może spaść im na głowę. Panie Williamie, dziękujemy, że pan do nas przyjechał. Niech pan powie, ogląda pana teraz mnóstwo telewizów, mnóstwo rodaków, którzy kochają takie właśnie historie. Czy ma pan jakieś życzenie? Tak. Słucham. Chciałbym dostać szklankę wody. Teraz taka moja wola dostarczyć mi parasola.